jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich dziękuję za zaproszenie i no, jestem szczęśliwy z tego, że mogę uczestniczyć w takiej no, wspaniałej uroczystości. Proszę Państwa, most to jest coś szczególnego. Nie ma żadnej wątpliwości. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy projektują budowle, którzy je wznoszą, a potem którzy je oglądają, użytkują, no, mają do mostu stosunek znacznie no, bardziej taki serdeczny i emocjonalny niż do jakiejkolwiek innej budowli. Może są też inne budowle, które budzą takie emocje, ale most z całą pewnością jest no, szczególny. Most łączy, prawda? Most rozwija, most no, uskrzydla i tak dalej, i tak dalej. To jest coś naprawdę wspaniałego. Proszę Państwa, dla wielu miejscowości mosty są w ogóle symbolem tych miejscowości. Tu wystarczy wspomnieć Ponte Vecchio z Florencji, Tower Bridge z Londynu, Golden Gate z San Francisco, prawda? To są mosty, które są wizytówkami tych miast. No, miejmy nadzieję, że ten, co prawda trochę poza miastem, prawda? I już można powiedzieć, no to jest miasto Ostrołęka, ma już swoje symbole, ale też będzie, no, dołączy się do tych pięknych wizytówek, zwłaszcza, że budujemy coraz piękniej miasta i powiatu i całego regionu. Mam nadzieję, że wszystko będzie szło dobrze. To jest kolejny przykład tego, jak może współpracować rząd i samorząd. Ja bardzo mocno podkreślam, że Polska, ale także te lokalne ojczyzny, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. To nie jest tak, że ktoś jest odpowiedzialny, a od drugiego trzeba wymagać, tylko po prostu jesteśmy współodpowiedzialni i no akurat budowa mostu myślę, że się świetnie do tego nadaje. Bardzo jestem szczęśliwy, że nie tylko są tutaj władze powiatu, ale również państwo, gospodarze gmin, które no, będą po prostu bezpośrednio korzystać z tego mostu. Oczywiście z mostu będzie korzystać znacznie więcej osób, bo on jest potrzebny nie tylko dla lokalnej społeczności, to można powiedzieć na pierwszym miejscu i dlatego państwo będą szczególnie no, starać się i partycypować również w kosztach budowy tego mostu, najpierw jego projektowania, a potem budowy, ale również to jest potrzebne no, coraz szerzej patrząc, prawda? To znaczy to jest potrzebne dla większego regionu i potrzebne jest po prostu także dla tranzytu. No a jeżeli spojrzymy z boku, no to jest jasne, że to nie jest tylko kwestia komunikacji lokalnej, ale także na przykład zachęcenia inwestorów do tego, żeby patrzyli na ten region z zainteresowaniem, bo wiadomo, że to jest kwestia zupełnie krytyczna, prawda? Jeśli nie ma komunikacji dobrej, nie, to po prostu inwestorzy w takie miejsce omijają z daleka, no bo po prostu nie da się, prawda? No i jednocześnie to jest tak, że ten most jest jako most obwodnicowy w gruncie rzeczy, jest potrzebny samemu miastu, żeby po prostu żyło się w nim lepiej, no bo wiadomo, że mamy coraz więcej samochodów, coraz więcej ruchu, zarówno tego lokalnego, jak i tego właśnie tranzytowego. No i jeśli ten ruch jest kierowany zawsze do centrum miast, no to po prostu te miasta powoli oferują coraz mniejszy komfort życia ludziom, którzy tam się znajdują z różnych powodów i środowiskowych i po prostu no, korkują się te miasta. Także to jest naprawdę wspaniała wiadomość dla nas wszystkich, że udało się wybrać spośród wielu miejsc, w których były propozycje, żeby te mosty dla regionu wstawiać, że to właśnie Ostrołęka będzie takim miejscem. Proces budowy mostu to długa sprawa, bardzo skomplikowana. Jak Państwo wiedzą, prawda, sam projekt to jest zadanie na dłuższy czas, no ale kiedyś trzeba to zacząć. I to jest też kwestia naszej odpowiedzialności, prawda, że pewnie wielu z nas podpisujących czy asystujących przy tej budowie nie będzie, że tak powiem, konsumowało takiego sukcesu przecinania wstępni. No bo to po prostu tak jest, prawda, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą, most będzie budowany dłuższy czas, ale to też pokazuje Państwa odpowiedzialność za to, żeby jednak ten wysiłek podjąć, chociaż być może są rzeczy bardziej spektakularne, które można, że tak powiem, otwierać od razu albo prawie od razu, prawda,
Ale to pokazuje, że po prostu myślimy bardziej perspektywicznie, jesteśmy odpowiedzialni, a to jest w gruncie rzeczy podstawowa funkcja wszystkich, którzy działają w przestrzeni publicznej. Także jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Myślałem jeszcze tak, proszę Państwa, będziemy się wszyscy starać, żeby ten most był projektowany, a następnie budowany jak najlepiej. Życzę, żeby Państwo wszyscy się tutaj dogadywali jak najlepiej. Ja ze swojej strony zapewniam, że na pewno ze strony wojewody mazowieckiego będzie ciągłe wsparcie, ale też warto odwołać się do takich sił wyższych. Jak wiadomo, patronem mostów jest święty Jan Nepomucen, który został zrzucony z mostu Karola, też jednego z takich, prawda, wspaniałych mostów, wizytówek, akurat tym razem Pragi. Niech on czuwa nad tą inwestycją. Może kiedyś będzie moment, żeby pani starosto tam gdzieś postawić jego figurę, no bo taki był zawsze, zawsze była taka tradycja, prawda, żeby święty Jan Nepomucen gdzieś przy wjeździe na most stanął. Na kurpie trzymamy tradycję. No oczywiście, co, tylko na kurpiach. Tak zwane Nepomuki. No właśnie, no więc może warto byłoby i tutaj do tej tradycji, mimo że most będzie nowoczesny, to może nawiązać. Także... Jak wybudujemy most, to na pewno taka figura. Super, już mamy. Już mogę powiedzieć, że taka figura była w gminie Lelis, została odnowiona, w chwili obecnej przybywa na terenie naszej gminy. Bez mostu. Święty Nepomucen, mostu jeszcze nie ma, ale jak będzie, to tego myślę, że razem z wójtem z Lisa tego świętego Nepomucenia. Super. No dobra, to chyba tyle z mojej strony. Przepraszam, że tak troszkę pożartowałem na końcu, ale żeby nie było za bardzo poważnie. A w końcu to też poważna sprawa, żeby ktoś czuwał nad tym, nie tylko jak będzie most zbudowany, ale później, żeby dobrze służył. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prosimy o zabranie głosu pana starostę. Panie wojewodo, przede wszystkim na początek to chciałem bardzo serdecznie pogratulować objęcia tej zaszczytnej funkcji. Co prawda miałem okazję na piśmie, ale teraz osobiście w imieniu całego powiatu życzę samych sukcesów i na całym Mazowszu jak najwięcej przedsięwzięć, żebyśmy się rozwijali gospodarczo i także zadowolenia z tego, co pan wojewoda będzie z nami wszystkimi robił. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o most, to skąd się wzięła potrzeba? No musimy szerokim łukiem ominąć Ostrołękę, jeśli chcemy się rozwijać gospodarczo. Ostrołęka jest zatkana, układ komunikacyjny, jaki jest w mieście, powiem, pamięta czasy bitwy pod Ostrołęką, czyli jest dokładnie taki sam, jak był w 1831 roku w czasie słynnej bitwy pod Ostrołęką. No wtedy był też jeden most główny, co prawda drewniany, i był jeden most, który się nazywał Kładką, bardziej przypominał ten most ozdobny, który został zniszczony. Można powiedzieć, w to jedno historyczne miejsce, w środek miasta, prowadzi cały ruch komunikacyjny z jednej i z drugiej strony Ostrołęki. I szczerze mówiąc, chociażbyśmy tam mostów zrobili 4 w tym miejscu, czy 5, to i tak będziemy mieli zatkane miasto z jednej i z drugiej strony. Miasto jest zatkane rano, kiedy wszyscy dojeżdżają do pracy, i jest zatkane po południu, później się rozkorkowuje. W związku z tym, chcąc rozwijać się gospodarczo, subregion ostrołęcki, panie wojewodo, jest na 3. miejscu w przeliczeniu PKB na mieszkańca po Warszawie, Płocku. Pełnimy tą zaszczytną rolę, to jest Ostrołęka. I dalej się rozwijamy gospodarczo. No chociażby teraz elektrownia w budowie, ale także to nie tylko elektrownia, bo zakłady mleczarskie, zakłady mięsne, przetwórstwo rolno-spożywcze. W powiecie ostrołęckim to jest około 5 miliardów produkcji rocznej, 5 miliardów złotych, a więc to jest skala duża. Mamy 20% mazowieckiej produkcji mleka i przetwórstwa, największe zakłady na Mazowszu mleczarskie, największe zakłady na Mazowszu mięsne tutaj, największe i w Polsce jednocześnie przetwórstwo płatków, kasz i tak dalej. To jest też największy zakład w Polsce, chyba nawet nie wiem, czy nie w Europie, w tej branży. Również jeśli chodzi o komponenty owocowo-warzywne, to też największy zakład jest tutaj w Rzekuniu. To jest ta grana Fruit, który produkuje i na Polskę, i na Europę, na świat bardzo dużo.
Nie mówię już o drobnych branżach. I teraz no, wszyscy z firmami, jeśli się spotykam, to największy ich bolączką jest przejazd przez Ostrołękę. Nie mówiąc już o firmach budowlanych, firmach drogowo-mostowych i tak dalej. W związku z tym no, każdy, kto doświadczył tych problemów komunikacyjnych, nie ma wątpliwości, poza ekologami powiem, no, tak, że trzeba coś z tym fantem zrobić. I ja się bardzo cieszę, że ten program rządowy Mosty dla Regionów... Panie starosto, ekolodzy muszą być ekolodzy, czyli ci, którzy znają się na środowisku i zajmują się nim, muszą być zaangażowani do tej inwestycji. Tak. Nie ci, którzy są przeciw budowie wszystkiego. Prawda? Ale oni też samochodami jeżdżą, jak ustaliłem wszyscy. I też prywatnie są za budową, natomiast czasami no, dla publiki, dla mediów będą protestować. Staramy się ten most zlokalizować w takim miejscu, żeby tej Doliny Narwi nie psuć ekologicznie, czyli przybliżyć maksymalnie do Ostrołęki. Jednocześnie wlot z mostu to jest wlot na teren nowo budowanej elektrowni z drugiej strony na gminę Lelis i chcemy te wyjścia doprowadzić do drogi 53, połączyć to z układem obwodowym Ostrołęki, który projektuje w tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ten most będzie również miał znaczenie dla tych, którzy będą chcieli dojechać do Via Baltiki, węzła włączeniowego Śniadowo, a więc on nie będzie zostawiony jako no powiedzmy obiekt sam sobie, czy łączący tylko obecnie, jak go narysowaliśmy, drogę krajową Ostrołęka Łomża z drogą powiatową Ostrołęka Łęk Przedmiejski, Starościński i tak dalej, ale będzie miał znacznie większe znaczenie. Ma duże znaczenie także z punktu widzenia obronnego kraju, bo z tego co wiem, to został umiejscowiony na trzecim miejscu w skali potrzeb, bo wszystkie mosty, nawet te w Ostrołęce, w Różanie, w Nowogrodzie, w Górę, w Dół Rzeki, mają ograniczenia w nośności. Ten most będzie bez ograniczeń tonażowych, w związku z tym wszystko po nim będzie mogło przejechać. I no powiem, ucieszyliśmy się na ogłoszenie tego rządowego programu. Staraliśmy się po cichu zebrać to wszystko, co było potrzebne do zgłoszenia takiego mostu. Były dyskusje tutaj, czy dlaczego nie most południowy. Sporo mi tutaj, po takiej analizie, most południowy nie miał szans zafunkcjonowania w tym rządowym programie. Natomiast być może jest też docelowo potrzebny, natomiast nie widzimy jeszcze jego na razie sprecyzowanych źródeł finansowania. Być może, że będzie potrzebny jako spięcie całej obwodnicy Ostrołęki w układzie no, naokoło. Będzie potrzebny pewnie docelowo. Również po zaprojektowaniu obwodnicy ostrołęckiej i jej wlotu gdzieś między drogę 61 między Morzewem a Dobrołęką. Natomiast to, że ten most, no można powiedzieć, mamy już dzisiaj, bo daje także możliwość myślenia o tym kolejnym moście. I wtedy układ komunikacyjny Ostrołęki będzie rozwiązany. No troszkę naszym nieszczęściem jest to, panie wojewodo, że mamy odsunięte trasy szybkiego ruchu, a więc zarówno drogę numer 8, jak i również Via Baltikę od Ostrołęki. To jest odległość najbliższa między 20 a 30 km. To nie są wielkie odległości, ale my będziemy musieli się po prostu do tych tras szybkiego ruchu włączyć i będziemy tutaj mieli też serdeczną prośbę i do pana wojewody. Może będą to przyszłe środki unijne, o które będzie się trzeba starać jeszcze i wykorzystać też na, żeby jakiś układ łączeniowy zrobić. Jeśli chcemy się rozwijać gospodarczo, no musimy dbać o infrastrukturę. Z gazem i energią elektryczną nie jest u nas źle, no ale z układem komunikacyjnym właśnie i z mostami do tej pory było nie tak. Jeśli chodzi o realizację, to tak, mamy praktycznie wyłonioną firmę wykonawczą, to jest konsorcjum z Warszawy, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, bo przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe. Rozpiętość jest gdzieś od 1 388 000 do 3,5 miliona złotych w ofertach. Wpłynęło 5 ofert. Podpisanie umowy nastąpi w dniu, znaczy ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dzisiaj lub jutro, a więc będzie wybór firmy. 10 dni, bo to jest przetarg unijny, możemy podpisywać umowę, czyli jeszcze przed Bożym Narodzeniem przewidujemy podpisanie umowy z firmą projektową. Okres realizacji około 2 lat.
Przechodzimy również przez obszary naturowe, w związku z tym nie obejdzie się bez badań przyrodniczych, ale to jest dobrze, bo zaczynamy w marcu, kończymy gdzieś w październiku, w związku z tym uda się wejść w ten temat bezkolizyjnie i 2 lata przewidujemy na realizację obiektu, czyli projektowanie 2020-2021, realizacja 2022-2023. W związku z tym są to terminy maksymalnie krótkie, bardziej skrócić się nie da i myślę, że uda nam się tych terminów dotrzymać. Będziemy pełnili jako powiat funkcję inwestora, ale chciałem tutaj serdecznie podziękować po pierwsze parlamentarzystom, bo wy uchwalaliście te ustawy, które umożliwiły znalezienie tych środków. Chciałem podziękować również Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, które oceniało projekty i nasz oceniło bardzo wysoko. Chciałem również podziękować Instytutowi Badawczemu Druki Mostów, który przygotowywał nam koncepcję, a więc zrobił bardzo dobrą koncepcję. I chciałem również podziękować samorządom z Lelisa i właśnie z Rzekunia. Jednogłośnie podjęto te uchwały o również potrzebie budowy mostu i partycypacji w kosztach. Chciałem podziękować Radzie Powiatu w Ostrołęce, która również jednogłośnie podjęła tę uchwałę na czele z panem przewodniczącym Piotrem Myrzewskim, a więc tutaj można powiedzieć głosów żadnych przeciwnych nie było. I w takiej jedyny głos jakiś, który to ze strony ekologów, ale powiedzmy tu też nie daliśmy im argumentu, bo został most tak blisko przysunięty do składowiska popiołów, na ile się to dało. W związku z tym można powiedzieć, że nie burzymy tutaj obszarów naturowych Doliny Narwi i też poprzez to tych argumentów specjalnie do tego, żeby być przeciw, nie ma. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało dobrze. Atmosfera ze strony mediów też jest dobra. Chciałem też za to podziękować, a więc też media pokazywały potrzebę budowy tego mostu. Zresztą każdy, kto jeździ, media też jeżdżą, odczuwają taką potrzebę. W powiecie mamy pojazdów więcej niż mieszkańców. Mieszkańców jest 89 tysięcy, a pojazdów już na koniec ubiegłego roku było 95 tysięcy. Z tego 40 tysięcy samochodów ciężarowych. Jak do tego jeszcze dodamy pojazdy w mieście ponad 40 tysięcy, to jest kolosalna ilość tych pojazdów. Jest bardzo dużo firm, także transportowych, ze względu na przemysł i tutaj powiedzmy też jest żywe zainteresowanie wszystkich kierowców, także firm transportowych, żeby ten most był jak najszybciej. Jeśli chodzi o mosty, mamy pewne doświadczenia. Ja wtedy, kiedy pan był ministrem, czy jeszcze wcześniej szefem Naczelnej Rady Lekarskiej, miałem przyjemność uczestniczenia w tworzeniu kilku mostów na terenie województwa ostrołęckiego, czy Brok, czy chociażby Ostrołęka, w związku z tym i inne obiekty, także pewne doświadczenia z tej branży mam, w związku z tym powiem, że ten most nie jest dla nas jakimś strasznym wyzwaniem. Myślę, że po prostu uda się go bezproblemowo zrealizować. Także oczywiście, jeśli będziemy wszyscy współdziałać, tak jak dotychczas, to myślę, że wszystko będzie szło tutaj jak należy. Dziękuję. Powiecie. Dziękuję. 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 Dziękuję.
będziemy się starali zrobić wszystko, żeby sprostać temu przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że uda się wspólnie przeciąć wstęgę na tym obiekcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu. My też w takim kolorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i coś takiego, tak, i coś takiego opowiecie symboliczną wątką kolinkową. No tak, proszę Państwa, tu przy okazji radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzę.